witamy bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. I słuchajcie, generalnie dzisiaj niczego się nie uczę oraz nie mam w planach za bardzo niczego sprzątać. Wczoraj sobie po prostu, no dokładnie, dobiłam się tym sprzątaniem. Także dzisiaj darowałam sobie całe sprzątanie i po prostu dzisiaj zrobimy sobie razem obiad. Także zrobimy go razem. Zaraz otworzymy sobie kalendarz, to w ogóle jestem w pokoju Oskara, bo on ma takie ładne światło tutaj. Także to na łóżku jest kalendarz adwentowy, otworzymy sobie kalendarz adwentowy i zapraszam Was na film. Dosłownie zostało nam kilka tych pudełek, to tak świetnie wygląda, że już ten kalendarz praktycznie się, wiecie, już on praktycznie jest pusty, zostało dosłownie kilka pudełek. Dzisiaj mam 18, więc 18 pudełko. Mamy konturówkę do ust w bardzo ładnym kolorze, także bardzo się cieszę, ja konturówki bardzo lubię. W ogóle, wiecie co, ja bardzo lubię produkt do ust, naprawdę. Robienie combo to jest chyba jedna z przyjemniejszych rzeczy w makijażu, jeżeli chodzi o mnie, żeby to zrobić. Także bardzo się cieszę z tej konturówki. W sumie nawet mam chyba podobną z Miss Sporty, właśnie w takim kolorze, no ale fajnie, kolejna do kolekcji. Chcę Wam coś pokazać. Generalnie leci teraz mecz Argentyna-Francja. Jest to finał mundialu i bardzo chcę go obejrzeć. Ale słuchajcie, przypomniałam sobie, że jest bardzo fajny hack, którego Wam nie pokazałam. A może też niektórzy z Was mają buty, które nie chcą bardzo zniszczyć. Tak jak ja na przykład mam te moje szpilki z Louboutin, no to bardzo nie chcę sobie po prostu zniszczyć tej podeszwy, tak? To są nakładki. Wiem, że są takie też nakładki na Jordany. Jeżeli nie chcecie sobie zniszczyć Jordanów, no to wiem, że też są takie nakładki właśnie na nie. Ja Jordanów nie mam, chociaż są nakładki, które są praktycznie jednorazowego użytku, które właśnie przyklejamy na naszą podeszwę i nie, kiedy chodzimy, nie obcieramy bezpośrednio podeszwy, tylko obcieramy właśnie tą nakładkę, także to jest bardzo fajne, jeżeli nie chcecie sobie właśnie zniszczyć tej podeszwy. Ja już je raz miałam, bo ja miałam na sobie te szpilki już raz na jednej imprezie i powiem Wam szczerze, że naprawdę one zdały swój rezultat, tylko jest jedna wada, kiedy je zakładacie. Po pierwsze, one są właśnie jednorazowego użytku, a po drugie, bardzo Wam się ślizga w nich noga. Naprawdę, jeszcze szczególnie jeżeli to są buty na wysokim obcasie, no to naprawdę noga się bardzo w nich ślizga, ale da się radę to przeżyć, żeby po prostu sobie tych butów bardzo nie zniszczyć. No a tych, no naprawdę nie chcę zniszczyć.
Także to jest moja rada, a bardzo dużo dziewczyn nie wie, że są takie nakładki. Ja je kupuję, wiecie co, na brytyjskim eBayu, ale możecie znaleźć się nawet na Allegro, czy na AliExpress, czy po prostu na innej jakiejś stronie. Także jeżeli chodzi o to, z dostępnością nie powinniście mieć żadnego problemu. Witam się z Wami, kochani, w kolejnym filmie na naszym kanale. I słuchajcie, generalnie dzisiaj mamy, który my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy 19 grudnia, dosłownie za kilka dni kończymy vlogmas. Bardzo mam dzisiaj dziwny jakiś humor, nie wiem za bardzo, o co mi chodzi. Wszystko mi jakoś irytuje. Też miałam dzisiaj jechać na paznokcie na do Galerii Łapuszewskiej, ale nie wyszło mi to, także jeszcze bardziej troszeczkę się, wiecie, tak troszeczkę wpieniłam na dzisiejszy dzień. Idę jutro, także jutro Wam pokażę. Otworzymy sobie teraz razem kalendarz adwentowy i zapraszam Was na filmik. Mamy 19 pudełeczko i ciekawe cóż. Okej, to mi troszeczkę zrobiło dzień, mamy tutaj błyszczyk w takim bardzo ładnym kolorze, który swoją drogą pasuje mi się do ubrań, także bardzo fajnie, ciekawie jak on będzie wyglądał na ustach, ale wiecie co, tamte dwa wyglądały naprawdę spoko, ten pierwszy troszeczkę mniej niż od tego drugiego, który był właśnie w kalendarzu, także ten też może być bardzo fajny. Słuchajcie, generalnie wyszliśmy z domu i troszeczkę sobie poprawiłam mój humor, ponieważ poszliśmy do takiego sklepu, który jest tutaj z, wiecie, białkiem, proteinami, takim, wiecie, typowo sportowymi rzeczami i nie dość, że kupiliśmy białko, kreatyn i słuchajcie, ja też dostałam szyjkę. Jest to taki różowy właśnie girl power, pudrowo-różowy z takim białym właśnie, białą nakrętką. No tak mi się on podoba, ja z tego będę miał kupić, żeby sobie dobić tutaj kalorie. No naprawdę jest świetny i mega mi się podoba, także poprawiłam sobie troszeczkę humor. Generalnie słuchajcie, wróciłam do domu, miałam w planach, żeby zrobić... aby zrobić dzisiaj sernik. Jest to taki bardzo kremowy sernik z dużą ilością śmietany ubitej. Naprawdę jest to świetny sernik. Ale mam pewien problem, ponieważ nie mam sera w wiaderku. Także dzisiaj go po prostu nie zrobię. Moja mama mi go dokupi i jutro go zrobię. I okej, ogarnęłam to, co miałam ogarnąć. Słuchajcie, zostało mi jeszcze ubranie do poskładania, ale tak mi się bardzo nie chce. Naprawdę to u nas po prostu, jeżeli chodzi o te pralnie, to jest po prostu jakaś masakra. Ale muszę je jeszcze poskładać, te ubrania ogarnąć. I zabrałam się za mój niemiecki i dzisiaj porę roku oraz wszystkie miesiące i dni tygodnia pamiętam, ale sobie zrobię mały research. Także tak to wygląda. W ogóle skończyłam czytać Rodzinę Mulet w całości. Wczoraj skończyłam ją czytać i czekam tak bardzo już na drugi ton. Naprawdę tak jestem podekscytowana tym, co się tutaj dzieje. Dopiero w styczniu będzie druga część. Także trzeba jakoś wytrzymać, zabrać się za swój niemiecki i już kończyć ten dzień. Powiem Wam szczerze, że naprawdę ten dzień jest taki jakoś wyczerpujący. W ogóle ostatnie dni, po pierwsze, tak szybko one jakoś zlatują, że człowiek nawet nie zauważa, a już po prostu jest ciemno i już, wiecie, jest pora spania. Także po prostu przed tymi świętami jest za dużo do ogarnięcia i za dużo, wiecie, obowiązków i tego natłoku obowiązków, że po prostu człowiek nie wyrabia. Trzeba się jeszcze uczyć. Już tak, wiecie, gadam, bo nie chcę do tego niemieckiego iść. Jakoś ten język w ogóle mi nie wchodzi, bo wiecie, ja z języków, które są takie płynne, z włoskiego, hiszpańskiego, z angielskiego, ja miałam z tymi językami największą styczność, takie, wiecie, płynne języki, melodyjne bardzo, a włoskie to już w ogóle tak jakby, jak oni zaczną tak szybko mówić, to brzmi jakby śpiewali, także przynajmniej dla mnie to tak brzmi, a tutaj nagle z takich, wiecie, płynnych języków przeczułam się na niemiecki. No więc jest naprawdę duży przeskok, jeżeli chodzi o, wiecie, płynność językową. No i teraz mi troszeczkę ciężko wymówić te różne, wiecie, słówka, zapamiętać to różne wyrażenie, jak się co wymawia, jak się trzeba do kogokolwiek zwracać. Także na razie jest mi, powiem szczerze, że to jest dosyć ciężkie. Ale już pomalutku, im więcej się tego uczę, tym bardziej zaczynam to łapać. Także już jest jakieś światełko w tunelu. No i teraz zabieram się za porę roku i miesiące. Zrobię sobie research właśnie dni tygodnia i miesiące. Kolory wszystkie znam, także jest ok i lecimy dalej.